W moim domu, kiedy czekaliśmy na gości, kiedy było wiadomo, że przyjadą, zawsze drzwi otwierał im tato. To była kwestia pewnej tożsamości, kim jest tato, kim jest ojciec w domu. Tak było na przykład zawsze na kolędzie. Uśmiecham się, bo tu, gdzie jestem, na księdza czeka się przed drzwiami, przed uliczką, przed furtką, przed bramą. To jest kwestia tożsamości i czeka z całym szacunkiem, ale głowa domu. To jest kwestia, kim jestem w swojej rodzinie. Są ściśle określone role. Zawsze mnie wkurzało na kolędzie i wkurza do tej pory, kiedy drzwi otwiera mi kobieta, wchodzisz do pokoju, a tam jest zdrowy mężczyzna, jej zdrowy mąż, rozwalony gdzieś w najdalszym kącie, często w dresie, który wyraźnie boi się, bo ma spocone ręce, podać ci ręki. Tam są jakieś zaburzone role, tam są zaburzone jakieś wzajemne relacje, że to ona, a nie on otwiera drzwi. Jezus mówi o sobie: ja jestem bramą owiec, ja jestem tym, który jest za ciebie w stanie życie dać, żeby nic ci się nie stało. Żeby zrozumieć, o co Jezusowi chodzi, trzeba wejść w realia tamtego świata. Wtedy pasterz, dobry pasterz, któremu zależało na owcach, który chciał ochronić owce przed nie tylko ucieczką, ale przed drapieżnikami, na noc zamykał je w czymś w rodzaju zagrody. Wykorzystywał do tego, żeby było łatwiej. Czasami ściany jakiegoś budynku, ściany jakiejś skały, i wokół obudowywał coś w rodzaju zagrody. Największy problem było ze zrobieniem furtki, uliczki, bramy. Wtedy razem z innymi pasterzami sami stawali się bramą. W tym miejscu, gdzie zagroda nie dochodziła do siebie, rozpalali na noc ognisko, tam nocowali. Jeżeli chciał przyjść jakiś dziki zwierz po owce, jeżeli chciał przyjść po owce jakiś złodziej, musiał sforsować bramę. Jak w starych dobrych filmach, gdzie zdobywamy zamek tam, gdzie mury są najsłabsze. Uderzamy w bramę. Trzeba było zdobyć bramę, żeby dostać się do środka. Rozumiesz teraz? Ja jestem bramą. Ja jestem w stanie życie za ciebie dać. Ja jestem w stanie stanąć na drodze komuś, kto przychodzi po ciebie. Ja nie pozwolę. Ja życie oddam, żeby tobie się nic nie stało. Rozumiesz teraz, co to znaczy, że Jezus mówi o sobie: ja jestem dobrym pasterzem. Ja jestem bramą. Ja to widziałem w swoim domu. Że ojciec wychodził do nieznajomego, że ojciec wychodził po oczekiwanego gościa, że ojciec zdecydował, czy wpuści kogoś do swojego domu, do swojej rodziny, czy też nie. Jestem przekonany, że mój świętej pamięci tata, gdyby przyszła taka sytuacja, oddałby za nas wszystkich życie. On też otwierał drzwi. On był naszą bramą. To jest kwestia tożsamości. Kwestia rozpoznania, kto cię prowadzi, kto cię wychowuje, kto cię kształtuje i kim ty sam jesteś. W dzisiejszej niedzieli modlimy się o powołania, przede wszystkim powołania kapłańskie, ale przypomnijmy sobie, że każdy z nas jest powołany. Co to znaczy? Jaka jest moja tożsamość? Jakiego chce mnie widzieć Bóg? Czy ja spełniam tę rolę?